cześć kochani, witam was w już przedostatniej lekcji gry na gitarze. Mam nadzieję, że ostatnia lekcja wypadła dobrze i nauczyliście się bić gitarowych. Dzisiaj spróbujemy poćwiczyć te bicia razem ze zmianą akordów. Będziemy pracować dzisiaj na akordach najpierw E-dur, czyli pierwszy palec na strunie G na pierwszym progu, drugi palec na strunie A na drugim progu i trzeci palec na strunie D na drugim progu. Będziemy sobie grali tutaj bicie, pierwsze na przykład, na początku i później zmienimy ten akord na akord A-moll, który tak naprawdę, żeby zmienić ten akord, wystarczy, że wszystkie trzy palce przestawimy tak zwane piętro niżej, czyli pierwszy palec idzie ze struny G na H, drugi palec idzie ze struny A na D i trzeci palec idzie z D na G. Tak? I mamy akord A-moll. Pamiętamy, nie gramy struny E. Czyli przestawiamy znowu na E-dur, wszystko piętro wyżej. Tak? I później na A-moll. Słuchajcie, chodzi o to, żeby najpierw zagrać właśnie na akordzie E-dur, zagrać pierwsze bicie. Raz i dwa i trzy i cztery i przeskakujemy na akord A-moll. Raz i dwa i trzy i cztery i przeskakujemy znowu na E-dur. Raz i dwa i trzy i cztery i znowu przeskakujemy na A-moll. Raz i dwa i trzy i cztery i chodzi mi o to, żebyśmy grali równo, czyli prawa ręka cały czas chodzi w ten sam sposób. Natomiast tutaj zmieniają się te akordy, tak? Czyli nie może być przerw między jednym akordem a drugim. Na początku oczywiście będzie to wychodziło trudniej, trudno będzie nam to zagrać, ale wtedy gramy po prostu wolniej. Spójrzcie, jak to będzie wyglądało. Raz i dwa i trzy i cztery i zmiana akordu. Raz i dwa i trzy i cztery i znowu zmiana akordów. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i ok. Tak właśnie wygląda to ćwiczenie. Pierwsze bicie, teraz drugie bicie. Pokażę troszeczkę szybciej. Raz i dwa i... Nie trzecie, tylko drugie. Raz i dwa i trzy i cztery i... 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 No właśnie, to było drugie bicie. Troszeczkę i teraz bicie trzecie. Raz i dwa i trzy i cztery i 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 ok. Coś tam nie pykło, ale mam nadzieję, że złapiecie. Jeszcze raz to zagram. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i tak właśnie powinno być. Ok, mamy trzy bicia. Pierwszy przykład i teraz drugi przykład. A będziemy grali akordy D-moll. Pierwszy palec na pierwszej stronie E. Drugi palec, znaczy to nie ostatni, na tej dużej E. Drugi palec na strunie G na drugim progu i trzeci palec na strunie H albo B na progu trzecim. Pamiętamy, jak gramy pierwszą strunę oraz drugie, czyli E małego i A. I to samo, czyli pierwsze bicie najpierw, raz i dwa i trzy i cztery i zmieniam na A-moll, raz i dwa i trzy i cztery i D-moll, raz i dwa i trzy i cztery i zmieniam na D-moll, raz i dwa, trzy i cztery. O tak, za dużo informacji przy graniu. Ok, drugie bicie na tych samych akordach. Raz i dwa i trzy i cztery i A-moll, raz i dwa i trzy i cztery i D-moll, raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. Ok, i to samo z ćwiczeniem trzecim.
Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i... Okej. Te dwa ćwiczenia na wszystkich trzech biciach. Proszę poćwiczyć do następnych zajęć. Mam nadzieję, że ktoś w końcu wyśle właśnie jakiś filmik z postępami, jak wam idzie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Pa. Thank you.